Dziękuję bardzo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Premierze. Ja przede wszystkim chciałbym zapytać Pana, Panie Premierze, jeśli chodzi o budowę obwodnic. W szczególności interesuje mnie obwodnica Przeworska i Łańcuta. Od wielu lat ta inwestycja dawała nadzieję mieszkańcom tych miast i okolicznych powiatów, że będzie przez niej przejazd bardzo łatwy, dogodny, ale okazało się, że została wykreślona z planu inwestycyjnego na lata 2007-2013. Prawdopodobnie może będzie w przyszłych latach, ale to są tylko prawdopodobnie obietnice. Dlatego chciałem Pana spytać, czy Pański rząd skieruje środki na te obwodnice, na budowę tych obwodnic. Chciałem również spytać, czy będą przede wszystkim środki na żłobki, czy będą zamykane w dalszym ciągu szkoły w niedużych miejscowościach. Czy tak jak będą znów młodzi uciekać za granicę, żeby znaleźć pracę. I chciałem spytać przede wszystkim o wiek emerytalny, to znaczy mężczyznom przedłużono 2 lata, kobietom, prawda, o 7 pracującym zawodowo, ale kobietom pracującym na wsi o 12 lat. Czy pan, panie premierze, pański rząd nie chce tego zmienić i zmniejszyć przede wszystkim? I również chciałbym jeszcze zapytać o plantatorów tytoniu, bo na pewno jest to znany ten precedens, gdzie plantatorzy tytoniu dzisiaj są uszukiwani na skupach, gdzie im motorycznie odbiera się pierwszą, drugą klasę. Czy jesteście w stanie coś z tym zrobić, pomóc rolnikom z powiatu lubaczowskiego i wielu innych w naszym kraju, bo przede wszystkim stracą na to, prawda, całe rodziny i miejsca pracy. Dziękuję bardzo.